Puszczam na dół. Kolejna niebieska. Pierwsza od dołu niebieska, przez dwie niebieskie do góry. Opuszczam na dół. Kolejna gumeczka będzie czarna. I spod spodu pierwsza niebieska do góry. Puszczam na dół. Następnie trzy niebieskie. Po kolei po jednej. I to samo. Pierwszą z dołu niebieską przekładam do góry. Puszczam na dół. Kolejna niebieska. I dolną czarną przeciągam do góry. Puszczam na dół. Kolejna niebieska. Dolną niebieską przeciągam do góry. Puszczam na dół. Następnie zakładam gumkę czarną. Przeciągam do góry niebieską.
Mamy tutaj już sporo gumeczek pod spodem. Teraz by trzeba było je delikatnie do góry wypchnąć. Ułatwi to nam dalszą pracę. Delikatnie od spodu przepychamy. Już prawie. To już widzimy nasze żółte gumki. Teraz możemy delikatnie sobie za nie pociągnąć. O tak. Te gumeczki żółte ułatwią nam później połączenie, zakończenie i połączenie z drugim końcem. O, to już mamy taki małą część bransoletki. Następnie po ostatniej czarnej zakładamy kolejne trzy niebieskie. Przeciągamy przez. I dalej robimy po kolei tak samo. Dolną niebieską przeciągamy przez czarną i niebieską. Tą czynność powtarzamy do uzyskania odpowiedniej długości bransoletki, czyli trzy niebieskie, jedna czarna i na przemian trzy niebieskie, jedna czarna i na przemian. Następnie przykładamy dolną niebieską do góry. Jeszcze jedna niebieska. Teraz czarna spod spodu do góry. Mamy dość długą bransoletkę. Teraz możemy zakończyć. Więc mamy dwie niebieskie gumeczki. Teraz pierwszą spod spodu przeciągamy do góry, tak żeby nam została tylko po jednej.
Już jest dość długa bransoletka, można ją fajnie rozciągnąć, ale to może potem. Teraz będziemy ściągać po kolei oczka i zakończyć bransoletkę. Na początek oczko środkowe tutaj, bo najpierw zrobimy pierwsze. Z lewej strony delikatnie przenosimy na prawą stronę i tu zahaczamy na ten haczyk. Tak. Teraz tutaj oczko z góry przenosimy na środkowy. Następnie oczko z środkowe tutaj bierzemy, zahaczamy, przenosimy delikatnie, bierzemy drugie z tej strony, następnie musimy je obydwa założyć na ten środkowy. No nie jest to zbyt proste, ale wszystko się da zrobić. Czyli otworzył nam się tutaj taki trójkącik. Tak, opuszczamy na dół. Następnie bierzemy gumeczkę czarną. Opuszczamy na dół. Zaciągamy na wszystkie trzy haczyki. Tak. Mamy teraz na górze gumkę czarną założoną. Tak to wygląda w takim trójkącie. Następnie musimy przełożyć haczyk tutaj przez te dwie gumeczki i złapać czarną gumeczkę i przeciągnąć ją na dół. Przez obydwie gumeczki. O tak. Przeciągniętą czarną gumkę. Mamy tutaj. Zakładamy na nią klipsa. O tak. Tutaj możemy sobie go zostawić. To samo robimy z trzecim i drugim i trzecim. Musimy złapać czarną gumeczkę. Drugą czarną gumeczkę zaczepiamy też na tego samego klipsa. I jeszcze jeden. Przeciągamy czarną gumkę na dół. I zakładamy na tego samego klipsa. Okay.